Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w najlepszą grę na świecie o nazwie Fortnite, proszę państwa. A przecież to jest najlepszy tryb Battle Royale, najlepsza gra. Także poziom drugi, wcale kompletnie nie zagrałem ani jednego meczu od ostatniego odcinka. Także myślę, że to będzie idealny kolejny odcinek. Tym razem zagramy sobie tryb solo, ponieważ nie chcę, aby tutaj inne osoby czuły się pokrzywdzone tym, że ze mną grają, także na trybie solo możemy się pobawić. Ogólnie powiem wam, że chciałem ten odcinek już chwilę temu nagrać, ale dzisiaj był jakiś wielki patch. Jakaś przerwa techniczna była, tak. To jest, że niby wkrótce przerwa techniczna na dole było napisane, ale tak naprawdę ona trwała 3 godziny do godziny 13. Jest równiutko 13 w tym momencie i właśnie Fortnite się uruchomił. Także zobaczymy, jak to będzie. Ostatnio poglądałem trochę u Matiego, jak on w to gra, i stwierdziłem, że bardzo nie podoba mi się ta gra, ze względu chociażby na to, iż wiele sytuacji wymaga od nas poświęcania uwagi na budowanie. Oczywiście, jeżeli komuś się budowanie podoba, to jasne, to spoko, ale mi się to budowanie strasznie nie podoba, już nie mówiąc o tym, że klawisze, pod którymi ono jest ustawione natywnie, jest w takim miejscu, że ja mam to pod kładką, pod monitor, także ja nawet nie mam jak F1 kliknąć w trakcie gry, ja na maksymalnie jedynkę kliknę na klawiaturze na dwu, no, nie mówiąc o tych F1 coś tam, także inaczej klawiaturę już muszę tu przysunąć. Aczkolwiek bardzo niestety, no wiecie, ja sobie lubię postrzelać, ale niekoniecznie lubię pobudować. Nawet jak są różne taktyki, bo to fajne taktyki można oczywiście wykorzystać przy tym budowaniu, tylko dużo osób często, tak jak Mati właśnie, często skupia się na przykład na tym, żeby coś wybudować, przy okazji tracąc moment, w którym mogliby się postrzelać fajniej i to mi się tak średnio podoba. Także proszę państwa, polecimy sobie gdzieś na, nie wiem, płaczącą puszczę, czy czekajcie, jak to się używało. Dobra, lecę. W takim razie zobaczymy, jak mi pójdzie. Oczywiście jak zginę zaraz na początku, to polecę sobie dalej i będę oczywiście próbował coś postrzelać. No głównie chcę się postrzelać, tylko zaraz wyjdzie na to, że Hogaty, ale no w tej grze to jednak bardziej się opłaca jednak budowanko.pl. Także zobaczymy, może coś wybuduję, chociaż naprawdę, no te F1 to ja nie kliknę nawet. Nawet nie mam którym palcem tego kliknąć. Wydaje mi się, że to powinno chyba się przestawiać. Ludzie sobie to powinni przestawiać. Prawdopodobnie pewnie tak robią, znając życie. Pewnie przestawiają sobie to na jakieś inne klawisze, żeby lepiej z tym działać. No, także okej. Bardzo też mnie irytuje to, że nie mogę się porozglądać dookoła, tylko muszę całą postacią to robić, już nie wspominając o grafice. Ktoś ostatnio powiedział, że grafika przecież Pixel Car Racer jest taka sama. Nie, tu jest cukierkowa, tam jest pikselowa. Zresztą sama nazwa nam wskazuje, że to jest Pixel Car Racer. Oczywiście nie gram dzisiaj żadnego trybu specjalnego. Także będą tutaj normalne przedmioty, tak jakby. Co to jest w ogóle? Aha, to jest jednostrzałowiec, to taki kar trochę, okej, dobra, kumam. Spróbujemy się przebiec, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niestety widziałem, że bardzo dużo osób stwierdziło, że hej, Fortnite to fajna gra. Znaczy, przepraszam, ja próbuję, ja się naprawdę staram nie być taki negatywny, kiedy patrzę na tę grę. Ja jestem niestety tylko Team PUBG, PUBG. Także wiecie, przepraszam, jeżeli tutaj tak negatywnie podchodzę. Ja chcę jak najbardziej profesjonalnie podejść do materiału. Widziałem, że Shepard nagrał ostatnio tę grę. O Jezu, już ktoś do mnie strzela. Odczep się, typie! Ale dostanę w dupę tu. Frajerze XD! Dobra, stwierdziłem, co będę panikował. Gościu mnie nie dojedzie, dostanie strzała zaraz na mordę jelo. Skąd on się tu w ogóle pojawił? Co to jest edytuj, że co, że... To ktoś postawił, nie wiem czy to jest... A, to ktoś postawił, jo? Czy nie, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Za szybko mi się trochę myszka rusza, spróbuję sobie od razu... spowolnić. Tutaj mamy coś ciekawszego. Mamy skrzyneczkę jakąś, z tego co widzę. Dobra, leczonko wypuszczamy. Okej. Teraz tak, mamy jakieś karabinerii. Co to jest? Co to jest? Strzelba taktyczna, czyli prawdopodobnie zamiast tego mogę użyć tego. A nie, teraz nie mogę tego wymienić.
Tu nie mam amunicji, tu mogę sobie przeszukać, zgarnąć amunicję, do karka znalazłem, tutaj kolejna jakaś broń. Granat zwykły, to zamiast tego wezmę, okej. I zamiast tego wezmę to. Co ja wziąłem w ogóle? To jest jakiś pistoletow. To jest taki sam shotgun jak ten, tylko że ten jest chyba lepszy po prostu. Dobra, to będę z tego shotguna aktualnie korzystał. Jeszcze tak, strefa, do strefy będę musiał się udać, także spróbujmy szybko tutaj sobie zrobić drogę do wyjścia. Nie wiem, co ja też mogę niszczyć, co mogę podnosić, także sry. Prawdopodobnie jeszcze w tych żywopłotach, że tak powiem, prawdopodobnie tutaj jeszcze jakieś rzeczy się znajdują, aczkolwiek no ja nie wiem, nie będę tego szukał. Powiem tak, biegnę już w stronę strefki, czyli tak, mam pistolet jakiś pod piątką, pod czwórką mam granaty, w ogóle mogę to przestawiać jakoś, czy nie mam pojęcia też. Pod jedynką mam tego kara, pod dwójką raczej, przepraszam. On więcej powinien strzelać, można nim chyba pewnie na odległość jakąś walnąć, znając życie, także dobra. No jeden frag jest, no powiem tak, no zafragowałem, gościu mnie zaatakował na blisko z shotguna, nie dupnął mnie, także ja jestem z tego elementu zadowolony. My się musimy aktualnie dostać niestety do strefki. Jak to budowanie wygląda? Jak ja miałbym szybko F1 niby nacisnąć? No drugą ręką chyba najszybciej bym mógł to zrobić. I co? F1 to są po prostu mury. Pod Q co ja robię? Aha, ekwipunek po prostu. Aha, pod Q szybkie wybieranie budowania, to jest ok. F2, F3. Jezus Maria, pod F3. F3 sobie zostawię. W razie czego pewnie najprawdopodobniej przede wszystkim budowałbym pewnie schodki, jak już bym coś miał budować. Nie wiem też, jak z tym materiałem to wygląda, ale wezmę go. Zbiorę troszeczkę, jako że w tej okolicy ostatnio byłem, to wiem, że z samochodów troszeczkę metalu leci. Okej. Dobra, weźmy broń jakąś może, żeby tu nie biegać bez niczego kompletnie. No i dobra, proszę państwa, no ja nie wiem, z czym się opłaca biegać, co jest tak naprawdę na średnią, daleką, dużą odległość czy małą. Prawdopodobnie no ten shotgun to jest na małą odległość pewnie dobry, bo jest niebieski. Niebieski z tego co mi się wydaje pewnie jest lepszy od zielonego. Ale mogę się mylić, bo w końcu nie gram w te gry. Także okej, zobaczymy czy nam się uda coś zdziałać. Pod czwórką mamy chyba jakieś zwykłe nejdziki, nie wiem co to kompletnie jest. Także dobra, lecimy. 27 osób w grze, tak? Ten znaczek oznacza. Jeden frag. 27 osób w grze, tutaj pewnie już byli jacyś ludzie, wydaje mi się, że były drzwi otwarte. Mogę to wziąć? To nawet mogę zniszczyć, it's fucking dead. Naprawdę, osobny jeszcze samochód mogę zniszczyć, a tu skrzynka jakaś była. God damn. Okej, jak tam mapa? Strefka idzie, okej, ale ja też idę. Dobra, ten karek anarchista BG likwiduje gracza ZWZ 1337. Okej, w ogóle przede wszystkim problemem na przykład u mnie będzie taki problem, proszę państwa, iż trudno będzie mi wyczaić w tej cukierkowej grafice przeciwnika. No to jest na pewno szok, niedowierzanie pewnej ilości osób, ale tak, będę miał problem, żeby w ogóle obczaić przeciwnika. Także, o, kamienie, wykopmy sobie jak w Minecrafcie trochę, o, dobrze, że cegły lecą, mi z kamienia. Zawsze dobra rzecz, cegły z kamienia, no nieźle, naprawdę nieźle. Dobra, i teraz jakbym chciał budować, to pyk, robię, pyk, i wchodzę tak, okej, ale sobie wszedłem, patrzcie na to. Ale zabudowania zrobiłem, nie? Nie spodziewaliście się, że takie zabudowania zrobię. Kurde, nauczyłem się, patrzcie, jak szybko budować. Ja pierdzielę, ale zabudowania. O kurnia. A jak zniszczę tu na dole, to się zniszczy całość, tak? Zaraz zobaczymy. A, w sensie nie zniszczyłem samego dołu, ale o to chyba chodzi. I nie odzyskuję, jak widzę, po zniszczeniu, nie odzyskuję tak jakby surowców, które wydałem na to. Dobra, tutaj ktoś się już zabudowywał wcześniej, z tego co widzę. Okej. Obszar zmniejszy się za 2 minuty. Znowu w dupę mam tę strefę. Ja pierdzielę. Czy ktoś do mnie strzelał?
Powiem wam, że ja mam strasznie cicho tę grę. Nie jestem pewien w tym momencie, czy ktoś do mnie strzelał, czy o co chodzi. Czekajcie, tu można było kucać. Tak, można było kucać, można sobie skakać, ale nie można się patrzeć dookoła głowy. Dobra, top 23, proszę państwa. No normalnie mój rekord w tym momencie. Z tego co też widziałem, tutaj jakiegoś expa się zdobywa na konto. Oprócz tego expa, z tego co widziałem też... O, jest tam gościu, bez kitu, tej. Patrzcie. Dostał strzała! Nice! Nice, patrzcie tu, ty. To jest jakiś karabinek bardziej. Ja pierdzielę, z czego on do mnie strzela, tej. Czekajcie, bo ja mu w ogóle jakiegoś strzała wywaliłem, takiego mocarnego. Takiego strzała mocarza, i to jest taka jakby mała armatka bardziej. Ja pierdzielę. Ten strzał w ogóle dziwnie idzie, tam go jeszcze ziomeczek strzela. Czyli jest nas dwóch w tym momencie. Nie, ten strzał ma ten opad pocisku tu jest? Czekajcie, bo ja tak... Kompletnie nie wiem, czy to nie trafiam, czy jak. Ja pierdzielę. No nie trafię typa, no. Co mogę więcej powiedzieć? On się tam zdążył uleczyć czy coś. Nie, dobra, ja amunicję tylko potraciłem w tym momencie. Ale pierwszego strzała wyrwał za 86. Ty, jak on mnie tak pakuje w ogóle przez jakieś te... Ja pierdzielę, w ogóle nie wiem czasem jak można tu strzelać. Niby uciekłem na taką odległość, ale dalej można pakować. Dobra, ja muszę biec z tego co widzę. Właśnie nie wiem jeszcze też jak szybko powinienem uciekać czy coś. No kurde, tego pierwszego strzała to ładnego wyrwał. 86 obrażeń to jednak... Jednak, kurde, piechotą nie chodzi. Też to coś, ten pistolet okazał się jakimś małym karabinkiem. To jest też inna sprawa. Co dalej? Właśnie ten opad pocisk, ja nie wiem, czy ja mam strzelać centralnie w typa na jakąkolwiek odległość, bo tu jest tylko i wyłącznie zręcznościowe strzelanie. Czy właśnie muszę uważać na te opady i muszę na przykład nadstrzelać, czy coś, nie jestem pewien jeszcze. Nie zwracałem na to większej uwagi, ponieważ się nie strzelałem głównie na większą odległość niż pewnie kilkanaście metrów. Przydałoby mi się jakoś HP odnowić, ale no nie mam czym kompletnie. Właśnie to jest fajne w PUBG, no tu można sobie apteczkę znaleźć, tu można coś, tu się można zabandażować w razie czego. Można się wymknąć jakimiś budynkami, a tu pyk! Kurde, trzeba mieć chyba jakieś, nie wiem. Nie, dobra, nie będę obrażał, przepraszam, już miałem obrażać. Przepraszam, się odpaliłem na chwilę. Okej, okay. Jakaś miejscówka z prawej strony, tutaj Panzerkampfwagen jakiś stoi. Co, to jakiś bait, to jest bait na pewno. Co to jest? Co to ma być? Czekajcie, bo ja nie kumam. Co to jest? Że się możemy za krzak przebrać, czy coś takiego? W ogóle po co mi te części, skoro z nich nie będę korzystał? To jest też... Po części racja, te 30 HP to mnie bardzo deprymuje w tym momencie. Tam jest jakaś już wieża do nieba, tutaj ktoś się już budował. Ja pierdzielę, nie wiadomo gdzie tu ludzie mogą stać, bo się każdy może zabudować, wszędzie, dosłownie. Tam ktoś chyba dyntkę wykręcił. Ale tu pewnie na górze ktoś chodzi, po górze. Zaraz mnie ten na plecy wiedzie. Okej. Okay. Dobra, my sobie też pobudujemy coś, żeby nie było. Proszę państwa. Sobie coś pobudujemy. O, tylko będę schody budował. Okej. Okay. O, biega gościu, biega tam gościu. Ja pierdzielę, ale będzie po mnie, ale będzie po mnie. Ej, bo ja bym chciał top 10 zrobić tej. O, gość już się tam buduje. Czekajcie. Tego krzaka bym chciał użyć. Czekaj, czy mnie widzi ziomeczek. Wytyfy ma być. Co to jest? Krzak się rusza. Ciekawe, na ile mi taki krzak starczy czasu. Jezus, co to ma, kurde, być, ktoś tam mnie strzela. W plecy. Nie wiem skąd, nie wiem kto nawet. Ja pierdzielę, z przodu był ziomeczek, o. To on w ogóle z przodu czy coś, nie mam pojęcia. Ale top 10, proszę państwa, jest zrobione.
Ej, dobra. Zobacz statystyki rozgrywki, co to jest? Zabójstwa 1, asysty 1 dostałem. Celność 6%, nie dziwię się. Szczególnie jak wypuściłem tą całą tą. Zebrane materiały, użyte materiały, odniesione obrażenia. Obrażenia zadane graczom 258! Ja pierdzie. Ej, nie, no to jest dobre! Jak na taki pierwszy mecz, pierwsze moje solo w tej grze. Drugi mecz chyba tak ogólnie, w sensie drugie podejście do tej gry. To myślę, że całkiem niezły wynik. Dobra, odbierz nagrody. Tu są jakieś nagrody. Nie wiem, kompletnie działa mu się patrzy. Następny stopień karnetu bojowego. Nie mam pojęcia kompletnie, o co chodzi z tymi karnetami bojowymi. Jak ja poziom 5 wbiłem nagle? No nie wiem. Nie mam pojęcia. Tutaj ponoć są właśnie jakieś misje, które widziałem, że Mati robi. Ale co to dokładnie daje? Jakby ktoś mi mógł wytłumaczyć, to byłoby spoko. Dobra, jeszcze drugi meczek sobie zagramy. Może ten będzie troszeczkę bardziej taki. Mniej Resident Sleeper. Tam sobie pobiegałem, chociaż, no przepraszam bardzo, no postrzelałem się. Ten krzak był śmieszny. Myślałem, że to będzie coś raczej na zasadzie tego, że założy krzak i się nie może ruszać wtedy, nie? Ale nas wtedy nie widać, tak jakby. A tu można chodzić w krzaku i po prostu strzelić. Ale to wydaje mi się, że dla zaawansowanych graczy to jest pewnie jeszcze bardziej widoczne niż takie rzeczy. Dobra, co to jest? Jakiś karabinek. O, karabin, jakaś jameczka. Pyk, 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 pyk. Ej, Beskidy, tu jest? Taki pojedynczy strzał można teoretycznie chyba na głowę walić, ale cała seria ucieka. Widzę, że recoil jakiś jest w tej grze. Okej. Jakbym chciał strzelić tu, powiedzmy. Aha, bo mogę przytrzymać. Tak, jeszcze pocisk chyba nie opada za bardzo, ale. No dobra, tu się trzeba nauczyć strzelać. Szczególnie, że to coś, czym strzelałem, to wyglądało bardziej jak taka armatka, nie? To w sensie, to nie leciał szybki strzał, tylko strasznie długo ten pocisk leciał. Okej, Akry Anarchii, może tam polecimy tym razem, zamiast na mokre moczary. Albo znowu płacząca puszcza jakaś, kurde, nie chcę tam. Chcę na Akry Anarchii polecieć, proszę państwa. Dużo osób tam pewnie poleci. Łącznie ze mną w tym momencie, ale no cóż poradzić, no cóż poradzić. Dobra, lecimy. Kryanarchia, bo tu trzeba lecieć w ten sposób chyba, nie? W sensie tutaj się opłaca tylko szybko latać. No tu też trzeba szybko niszczyć, pewnie wiedzieć, gdzie są jakieś przedmioty, których się opłaca, które się opłaca podnieść. No dobra, no już paralotnie sobie odpalę. Ha, nie, jeszcze mogę wyskoczyć. Okej, teraz paralotnia się sama odpaliła. Ok. I co ja mam teraz zrobić? Ciekawe, ja pewnie do tyłu lecę z taką samą prędkością jak do przodu, także można w ten sposób się, powiedzmy, rozglądać. Okej, wbijamy na domek i od razu przeszukujemy go, nie? Nie? Dobra, pyk, 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 szybciutko, szybciutko. No, shotgun podniesiony. Okej, czy coś jeszcze mogę tu podnieść? Co to, nieśmiertelne? Niezniszczalne w sensie? Wytyfy. Wytyfy, to jakieś laksy chyba, tej. Okej. Dobra, poniszczmy wszystko, żeby zebrać jakieś przedmioty. Powiedzmy, że to tak działa chyba w tej grze. Że należy wszystko poniszczyć. Ale tego nie mogę zniszczyć, kibla. Halo. Gro komputerowa. Dobra, ja chcę jakąś broń lepszą znaleźć. Bo ten jeden shotgun to mnie co nie satysfakcjonuje. W ogóle. Okej. No zniszczę cały domek najchętniej, no. Okej, mamy jakiś. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakiś karabinek. A na dachu mamy jeszcze. Co to jest? Bo ja nie wiem, co to daje mi w sensie. Co to jest? To mi daje tarczę, jak mniemam, tak? Tak, to mi daje tarczę, czyli tego mogę sobie użyć w tym momencie. A, małej osłony limit to jest. No dobra. Okej, powiedzmy, że tak to wygląda. Dobra, mamy blisko, w miarę do strefy. Okej, tu się poprzebijałem, także muszę zejść do dołu bardziej. Okej, ten shotgun jest lepszy, z tego co widzę. Tutaj jakiś pistoletow jeszcze wjechał.
Tutaj ktoś otworzył drzwi i nie zamknął. Nie mam pojęcia, kto to był. Okej, okay, nic nie ma pod schodami. W ogóle pod takimi schodami widzę, że można pokampić. Najgorsze, co w tym momencie odczuwam tutaj, to jest to, że mam strasznie cicho grę. Przez co nie skumam pewnie niektórych rzeczy, które się dzieją wokół mnie. A to głównie dlatego, że tak miałem wcześniej ustawione i nie wpadło mi do głowy nawet to, żeby to zmienić. Zapomniałem kompletnie, że jest tak cicho gra. A miałem tak ustawione głównie po to, żeby Sylwestra ostatnio tam słyszeć. Pewnie tak z kosą też się nie opłaca biegać, w sensie z kill-offem. No nie wiem, nie wiem, to jest też na blisko pewnie ten karabinek, to jest shotgun, to jest jakiś deagle, ale nie taki dobry jak ten złoty pewnie jak był. Bo ten złoty to był pewnie kozacki. No przeszukaj, okej, amunicja kolejna, dobra. Dobry pani. Okej, ten domek przeszukany, dobra. Gdzieś dalej. Widziałem wcześniej jakby ktoś tu leciał, ale nie widzę teraz nikogo kompletnie. Okej, jakieś bandaże. Może zamiast tego shotgunka wezmę bandaże, ok. Bandaże zawsze na propsie. Złota skrzynia, proszę państwa, co to jest? Bandaże, drewno, amunicja i karabin szturmowy, krótka seria. To nie podnosimy, bo jest szare. Nie, powiedzieliście, szare, to jest ciulowe, hogaty, nie podnoś. No dobra, to nie podnoszę, no, w takim razie. Ja pierdzielę. Ale top 10 było, także ja jestem naprawdę mega zadowolony już z tego. Co to jest? Granat, okej, to nie podnoszę. To są chyba cegły, w sensie kamień. Dobra, pyk. Tu coś może być za tą. A, jest shotgun. A, jest amunicja, okej. Okay. Bierę amunicję. Proszę mnie przepuścić. Proszę mnie przepuścić, halo. Okej. Okay. Czy w ogóle tutaj są miejscówki, w których jest lepszy lód albo gorszy lód? W sensie, o, na przykład w takiej czerwonej, wielkiej stodole, to normalnie powinien być najlepszy lód. Okej, okay. I co my mamy? Bandaże to podniosę. Nie wiem, ile można zestakować tego typu rzeczy, no ale podnoszę, póki mogę po prostu. Okej. Okay. Pewnie gdzieś w sianie coś może być. O, dokładnie, amunicja na przykład. Także myślą. No proszę, daj mi tu wejść, gro komputerowa. Okej, okay, tu nic nie widzę ciekawego, pewnie gdzieś za tym sianem coś. No daj, tu coś było, tylko nie wiem, co to było kompletnie. Okej. Okay. Czy coś tu jeszcze znajdę? O, jest jakiś karabinek. Co to jest? Karabin szturmowy, krótka seria. Czy to nie jest to samo, co to? A nie, to jest coś innego, dobra. Dobra, nie wiem, czy ten niebieski mieć, czy nie. Nie wiem, chyba nie. Ok. O, to było na tyle, jeżeli chyba chodzi o ten budynek. Nie mam pojęcia tak naprawdę. Ale tak zgaduję. Już jest 25 osób. Te gry są strasznie szybkie z tego, co widzę. O, z tego, co udało mi się właśnie już obczaić. W sensie, ledwo ja sobie chwilę pobiegam i tak naprawdę już jest koniec gry. No to szybki ten koniec gry. Co, tu jest skrzyneczka złota. Proszę bardzo. Ulala, panie, co to jest? Karabin szturmowy... Poziom 20, ta? Aha, dobra, to niebieski jest lepszy jednak, no dobra. Okej. Okay. Zdecydowane, niebieski jest lepszy. I... Dobra, to ja teraz potrzebuję tak, zrobić sobie pyk. Zrobić sobie pyk. Patrzcie, jakie szybkie budowanko, PL. Mikstura osłony. Co to mi daje? Tych nie mogę użyć, także wezmę sobie jedną dużą może. O, dobra. I strefa. O, ty w żopu. Strefa, kurde, hogaty, biegnij! Biegnij! Cię strefa dziabnie zara. Dobra, weźmiemy niebieski karabin. Będziemy w razie czego z karabinu walić. Z karabinka, pyk, pyk, pyk. No, już jest top 23. Tak naprawdę nic kompletnie nie zrobiłem w tej grze aktualnie. W tamtej przynajmniej jednego zabiłem na początku. Później z drugiego jeszcze mocno obiłem, ponieważ 83 obrażenia to nie jest, tak jak mówiłem, to nie jest mało. Proszę państwa, 83 to prawie pełny pasek zdrowia. A teraz kompletnie nic. No, okej. Okay. Oh, fuck.
Dobra, nawet nie wiedziałem, że to tak wygląda w ten sposób. Ok. Okej, dobra, przetrwaliśmy tę strefkę. I to co, teraz potrzebuję wyjść. Pyk, pyk. Pyk. Haha, w ten sposób, no dobra. No kumam, że niektórym może się to podobać. Dobra, jestem w stanie to zrozumieć jakoś. Zdrowie wynosi 75%, aha, czyli to jest jak podobnie jak w PUBG-u, że nie można się uleczyć takimi zwykłymi bandażami na maksa. Kumam. Wolałbym mieć jakąś broń dystansową, szczerze powiedziawszy, bo na blisko, w tej grze na blisko ja nie mam szans raczej, no ktoś jak mnie zjedzie na blisko, to jest po mnie od razu, ja nie wiem, tu trzeba skakać jak z Parkinsonem, trzeba, o tak o tak chyba się gra w tę grę na blisko, a to na daleko można coś przykampić. Prawdopodobnie. Nie, przepraszam, ja znowu chyba obrażam grę. Ha, miałem tego nie robić, zapomniałem. Sorki! Strefa w dupę, jak zwykle. A to jak w PUBG-u podobnie, tam też strefa w dupę co chwilę. Okej, te tereny poznaję. Jesteśmy przy moczarach, krzywuchowe moczary. Jak w Wiedźminku. Dobra, to mi pewnie daje więcej niż 50%, to pewnie do 75% daje. Może do sety, nie wiem. Nie, do sety to pewnie złoty musi być przedmiot, że mi dało. Te kolory przedmiotów to jest też irytujące. No jednak wiecie, no w PUBG-u podnosisz Uzi i masz szansę normalnie łatwo dziabnąć ziomeczka jakiegoś, który może mieć AWM-e, nie? Zależy jak taktycznie użyjesz tej broni, a tutaj no... Tutaj jednak poziom broni może zrobić znaczenie. Może mieć znaczenie w sensie. O, ktoś się wysypał tu. Trochę riski chyba. Chodzenie w tym miejscu aktualnie. Ale to mógł też się wysypać już 5 godzin temu, nie? Ja nie wiem, czy te itemki znikają, czy nie. Tam jest coś fioletowego. Podejdę, ciul. Najwyżej zginę. Co to jest? Ej, czekajcie, bo to jest jakaś snajperka, czy coś. Podniósłbym to chętnie. Powiem wam. Okej, okay, i tu jest chyba taki sam shotgun, tylko lepszy, fioletowy, nie? Chyba tak to działa. Dobra, mamy snajpereczkę. Nie jest źle, mamy dwa fioletowe przedmioty już. No okej, okay, czyli zgarnęliśmy coś lepszego w tym momencie. Już jest top 13, ja nikogo nawet nie spotkałem. Jedne zwłoki tylko znalazłem przed chwilą, nie? Nie. I teraz do sklepowej sadyby mam biec. Tu coś było. Nie wiem, czy tam jest gościu, czy... To jest jakaś skrzyneczka. Okej, okay, nie wiem do czego kompletnie to służy, także chyba do tego nawet nie będę podbiegał. Dobra, użyję sobie tego czegoś. Żeby mieć te 75 pewnie procent. A nie, do 100 to daje, okej, okay, dobra, nieważne. Nie było tematu. O, ci goście pewnie gdzieś biegają po jakichś górkach. Pewnie gdzieś się budują co chwilę. Wątpię, żeby tu ktoś kampił dłużej. W końcu, tak jak mówiłem, ta gra jest dosyć taka zręcznościowa i szybka, dynamiczna. Okej, okay, o widzę już tam. Ktoś do mnie strzelił. Nie jestem pewien do końca skąd. O Jezu, powinienem tak pod sobą budować, nie? Pewnie. Tego typu rzeczy. Haha, okej, okay, to nieźle się ukryłem. Powiem tak, to niezłe ukrywanko, Here. Okej, okay. Ja tu kogoś widziałem chyba przed chwilą. W sensie wygląda jakby stamtąd do mnie ktoś przestrzelił. Ale nie jestem pewny. Za tym kamieniem jest gościu. On zdążył oddać strzał i się ukryć jeszcze, nie? Wytyfy. Te strzały tak tu lecą długo strasznie. Okej, okay, dobra, już kumam, że te strzały tak lecą długo. Dostałem od razu w ogóle za cały pakiet tej mojej wytrzymałości, tej specjalnej. Ja pierdzielę. Przede mną był kolejny przeciwnik. Okej, okay, może jednak wolę na blisko walczyć, nie wiem. Trudno mi się wypowiedzieć, jak wolę walczyć, skoro póki co to albo zabijam kogoś z dupy na blisko, albo
Albo ktoś mnie zabija na daleko. A znowu top 10, proszę państwa. No dwa razy top 10, to nie jest przypadek. Jestem po prostu dobrym graczem. O, tutaj ktoś był przed chwilą, nie wiem czy już zginął. Jakieś zwłoki widzę, że tak powiem. Ten z pleców mnie zaraz pewnie może ustrzelić. O, już nawet top 9, a ja nawet nie słyszę żadnych strzałów, powiem wam. Nie wiem co się dzieje kompletnie. Ja sobie po prostu biegam w tym momencie. Nie, może z tym karabinem powinienem biegać? Nie mam pojęcia kompletnie. Okej. Czy skakać? O, jest już jakiś gościu, już się tam buduje. Widzieliście go. On mnie zaraz w plecy pewnie dziapnie i się skończy moje cwaniakowanie. Skończy się dzień dziecka po prostu. Da radę jakoś tu terenem zagrać? Nie wiem, no. Może da. Okej, zaraz będzie szła strefa. Nie mam żadnego armorka, no. Strasznie łatwo ten armor, z tego co też już widziałem, jest, można ustrzelić. Gościu, to jest najgorsze, że ten pocisk po prostu... Wow. Ten pocisk po prostu leciał tak długo, że gościu zdążył po prostu wstać, oddać strzał, schować się i tak naprawdę dopiero wtedy pocisk we mnie wleciał. No to jest dziwne. Nie rozumiem jeszcze tego za bardzo. Dobra. I tutaj nikogo nie widzę. Tutaj nikogo nie widzę. A gościu ma już domek cały zbudowany w ogóle z kamienia. No nieźle. I tam się kolejny albo buduje, albo nie wiem, czy to się inni budują. Ej, może uda nam się, o nie, może nam się uda dojść jakoś do topki. Czekajcie, zajdę za tego. Wiem, że tam się po lewej strzelali. Zostało czterech zawodników, jeden jest przede mną na pewno. Gościu pewnie na fullu uzbrojony. Ja tu z jakimś gównem podchodzę. Ty, on mnie zaraz przyczai w tej miejscówce. O, już mnie jakiś przyczaił, ty typiasz. O, nawet nie zdążyłem broń zmienić, bo trójkę kliknąłem zamiast czwórki. Ja pierdzie, tu się nawet nie opłaca chyba chodzić w ten sposób na kucaka. To trzeba po prostu biegać, skakać, mówię, jak z jakimś... Nawet nie oddałem do nikogo strzału, także... No, obrażenia zadane graczom zero, dużo tu nie zrobiłem. Przejdź do lobby, powrót do lobby, proszę państwa. Dobra, także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Także jeżeli odcineczek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. Może jeszcze wrócę kiedyś do tej gry na chwilę, żeby pograć. No wiecie, no dwa razy top 10 to nie może być przypadek, tak jak mówiłem. Także dziękuję bardzo za oglądanie tej super gry. No i na razie, cześć.